Zbliżają się zawody w Carnage Hall, więc rybie oko straci pewnie trochę klientów. Siemanko. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Gdzie? Na szlaku, jako pielgrzym. Nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Miję. Co dalej? Słyszałeś. Row może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz. Zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałeś go. Facet ledwo zipie. Ten porucznik Row, kojarzysz go? Row? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row nie stracił głowy. Kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo. Ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. No więc, Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi schlany. Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra i ta zła. Ale nie legendy. Mów, co chcesz. Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas, jeśli nadejdzie czas, Frank zrobi, co trzeba. Kto wie, może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. Jack, ten dowódca. Można mu ufać? Jack Matt? To mądry gość, ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale dał namiar na Rowa i szansę na znalezienie terminala GRE. Więcej się dla mnie nie liczy. Okej. Dobrze. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Lawan, musisz wiedzieć, że w Old Villador podpadłem Aitorowi. Wysadziłem wiatrak espeków i raczej za sobą nie przepadamy. Boisz się, że się zorientują, co zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił Jack? Wyluzuj. Nikt tutaj nie ma kontaktu z Old Villador. A nawet jakby ktoś miał kontakt, to spokojnie. Zdążymy znaleźć to, czego szukamy. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. Ciekawe, czy w zawodach wystartuje jeszcze taki as jak Ogar. Thank you.
Wszyscy! Lawan, jestem przy Culvert Island. Super. Frank ogarnięty. Jestem w drodze. Jeśli Row powie ci, gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska Gnit do odstrzału. Wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz. Im i tak będzie już wszystko jedno. Thank you.
To kolejny piękny dzień w naszym wspaniałym Villador. A jak nasze cudne miasto wyglądało kilka wieków temu? Osadzie początkowo zwanej Gresburgiem, wybudowanej nad brzegami Tużawy,
prawa miejskie w 1033 roku nadał król Engeleram IV, który zmienił jej nazwę na Villedor. Dzięki handlowi z Indiami Wschodnimi w XVI i XVII wieku Villedor zyskało na znaczeniu i zaczęło przyciągać kupców z całego świata. Gwałtowna ekspansja miasta wyhamowała w roku 1772, kiedy wybuchł wielki pożar Lindena. Pożar, który wybuchł w magazynie holenderskiego kupca Jacoba Lindena, objął większą część starego Herring District i pochłonął tysiące istnień. Lecz jak to mawiają Villedorczycy, te mury zadrżą, lecz nie upadną. Zanim jeszcze zgliszcza dogasły, już rozpoczęła się odbudowa, a z popiołów powstała nowa dzielnica – Elysium. Zbudowano ją z surowca z kamieniołomów Old Villedor. Pod koniec XVIII wieku wzniesiono kościół Holy Trinity. Najwspanialszy przykład architektury neogotyckiej. Spójrzcie na te lśniące witraże i nadstawcie uszu. Czy to rozbrzmiewa echo modłów wznoszonych przez waszych przodków? Nie moglibyśmy ich podziwiać, gdyby nie pociąg Jacoba Lindena do zapałek.
Doktorze Stevens, obejmując rolę naczelnej lekarki GRE, dziękuję za pańskie wsparcie. Rozumiem, że musieli znaleźć kozła ofiarnego w związku z wydostaniem się wirusa, ale wydalenie pana wydaje się bezsensowne. Dlatego tym bardziej dziękuję, że zgodził się pan przejrzeć moje raporty, zanim wyślę je do zarządu GRE. 20 października 2021 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Po wykryciu pierwszych przypadków w Curychu i Paryżu zaraza rozprzestrzenia się błyskawicznie. Mamy do czynienia z wariantem szczepu z 2014 roku. Nazywamy go wysoce zakaźnym wirusem Scharan lub THV. Jest zabójczy i szybko się przenosi. Zalecamy natychmiastowe działanie. Należy niezwłocznie zamknąć europejskie granice. Zawiesić loty cywilne i transport kolejowy. Rządy narodowe muszą wdrożyć następujące procedury. Izolowanie osób podejrzewanych o infekcję, poddawanie kwarantannie każdego, kto był z nimi w bliskim kontakcie. Natychmiastowy nakaz zamknięcia się w domach. Ciała zmarłych powinny być palone. Wprowadzenie restrykcji teraz spowolni rozprzestrzenianie się wirusa. Potrzebujemy czasu na stworzenie szczepionki, dlatego współpracujemy z sektorem prywatnym. Najbliższe tygodnie starań zadecydują o naszym losie.
dokonałem przywrócenia elektryczności. Jaki ciekawy. Yeah. Thank you.
Oby Jachmat zajął się tymi przeklętymi. Jeszcze nie! Zaczekaj! Thank you.
Pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami. Będziesz zaskoczony! Ja też. Też ale możesz wiesz, być człowiekiem z planem. Trzeba je sobie ubarwić. Lubię takie biznesy.
Interesy z tobą to przyjemność. Jeprzone mszyce. Wszystkie dynie mi obrazy. A jak przeżyjesz, będę tutaj, gdzie mnie zostawiłaś. Widzisz coś dla siebie? Brawo, skarbie! Zawsze przyjmę więcej. Biorę. Mój sklep tego potrzebował. Jakiś czas temu mi się to skończyło. To była przyjemna wizyta. Czyżby ktoś dzisiaj wstał z łóżka lewą nogą? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Wykryto pojemnik z inhibitorami.
Wykryto pojemnik z inhibitorami. Yeah.